Dzień dobry, ja właśnie zaczynam swoją herbatkę, dzień herbatką z Kosty, swoją herbatkę, także myślę, że to będzie fajny dzień, bo to jest ta Fruit Infusion Tea. Ja już zeszłam ze wszystkich mlecznych napojów, w tle leci Boogie Silver, z Bobasem się bawimy, teraz będziemy tylko sprzątać, także zapraszam Was na takiego domowego vloga. Wczoraj robiłam naleśniki i one takie wyszły do dupy, za przeproszeniem. To były chyba najgorsze naleśniki, jakie wyszły. Robiłam je na normalnej patelni, nie wiem dlaczego tak się stało. No zobaczcie, całe takie porwane, niedobre, akurat tutaj urwałam kawałek, ale one takie okropne te naleśniki, także dzisiaj będę musiała je skończyć. Się zdążyłam uczesać przed tym, jak moda zacznie rozbrajać, bo już widzę, że już rozbraja. Rozrabia, nie rozbraja. I powiem Wam, że właśnie chłopak mi powiedział, że są fajne sety w Tesco z Yankee Candle, a ja już nie mogę wejść, bo nie mam klucza do domu. Bo dzielimy jeden klucz w ogóle. Pamięta te reklamy telewizji zawsze, ja akurat mało co oglądam teraz telewizji, bo jestem bardziej YouTube'owa, ale wow, Coca-Cola. Słuchajcie, ja zabieram się za następne pranie i powiem Wam szczerze, że to jest akurat taki wiosenno, jak widać, letni zapach, ale strasznie lubię ten zapach Lenora do prania. I niestety mi się skończyły, ale ja do tego dodaję jeszcze takie kuleczki zapachowe i naprawdę to tak daje zapach, że po prostu jak wystawiacie nawet pranie na zewnątrz, tak jak ja wystawiałam na ogród, to naprawdę można było czuć z drugiej strony domu. No super, także bardzo polecam. One są w ogóle chyba teraz bardziej skoncentrowane i na dłużej wystarczą. Jak widać, taka mała buteleczka na 36 prań, także super. Polecam, a raczej spróbujcie sobie. Ja będę szukała świątecznych teraz takich zapachów, no bo idą święta, dlaczego by nie? Tobiaszko, to nie twoje jedzonko. Wszystko pokończyłam i chciałam Wam tylko pokazać, bo dostałam, niedawno miałam urodziny i dostałam taką drobnostkę. To jest, oczywiście kot musi drapać, ta świeca. Zobaczcie, jak się pięknie mieni. Jest taka cała brokatowa, także świetnie na ten czas. Jak na moje zdanie, to jest przepiękna. Fajnie, bo będę mogła ją zaraz zapalić, jak tylko skończę wszystkie swoje obowiązki, no bo oczywiście miałam mały tajfun z moim dzieciątkiem, nie chciała ani zasnąć, ani jeść, ani nic, po prostu chciała siedzieć na mnie. Dodatkowo dostałam taki fajny krem, a nie, jakiś olejek i jakiś właśnie krem do ciała, także super, balsam do ciała, także super, bardzo dziękuję. Dodatkowo jak już jestem przy świeczkach, to ja zawsze lubię sobie na wieczór zapalić świeczki, jak już moja dzicia śpi. I teraz zobaczcie, dostałam taką fajną świeczkę od mojej siostry, a szkoda jej palić z dwoma knotami, bo to wyszycie jest takie fajne, no szkoda palić po prostu. Tą kupiłam w Tesco, to może jakiś czas temu Wam ją chyba pokazywałam. To jest Cashmere Wool, naprawdę to jest tak fajne, klimatyczna świeczka. To jest oczywiście ze strzelającym knotem, także bardzo fajna. Bardzo fajnie mi się sprawdziła, tylko po prostu czasami ten knot się zalewał woskiem i nie chciał mi już się palić i musiałam kombinować. Ale jeszcze moim jednym ulubieńcem teraz to spalam po prostu jeszcze takie tą kolekcję poprzednią, która była to, chyba była to letnia. To jest właśnie, kurczę, nie wiem, to jest takie coś.
mały update. My właśnie tutaj sobie jemy naszą kolacyjkę. Madi ma makaron z tuńczykiem i z kukurydzą i troszeczkę cebulki. I tutaj mała Madi jest uśmiechnięta bardzo. Wieczorna herbatka przygotowana. Dziecko już śpi. A jakby ktoś się zastanawiał, jaką herbatkę pije, to to jest jedna z moich najulubieńszych herbat tego sezonu. Ja właśnie wróciłam z pracy, właśnie od klientki i postanowiłam, że znowu zrobimy sobie taki mały dzień ze mną albo zrobimy sobie po prostu łączonego vloga z dzisiaj i z jutra. Także pokażę Wam taki mały haul, gdyż mówiłam, że będę update'owała, co sobie kupiłam takiego z Black Friday, a dzisiaj ja... To jest głupie, ale zaraz Wam pokażę. A więc tak, świąteczne piosenki są w tle, no i taka głupia rzecz, jaką zrobiliśmy dzisiaj, to było wyjście do sklepu do Tesco o godzinie 7 rano po to, żeby po prostu złapać świeczki i już Wam je pokazuję, bo jestem tak podekscytowana, że nie mogę się doczekać, kiedy je otworzę i rozpalę. Tak jak mówiłam Wam również w poprzednim vlogu, że nie mogę się doczekać, no już Wam pokazuję. No i jedną z takich rzeczy to karta, oczywiście jak widać, bardzo śmiechowa. Następną rzeczą, jaką kupiliśmy, to akurat były z Tesco, bo w Tesco akurat byliśmy, to były chyba z 2 funtów przecenione na funta. 2 były przecenione z chyba 4 czy 5 funtów na 3, także no, dlaczego by nie brać, tak? Skoro zawsze się coś zaoszczędzi. No i klucz tej oto rzeczy, jaką, po którą pojechałam, to właśnie głównie były świeczki. I patrzcie, tutaj jest ginger apple, czyli to jest chyba kurczę, nie wiem, jakby to nazwać, no ginger apple. Tutaj mamy białe szyszki. Tu jest cozy up, czyli zrelaksuj się, tak mi się wydaje. Następna tutaj to jest midnight magnolia. Następny tutaj mamy vanilla almond frosting, czyli lukier migdałowo-waniliowy lukier. No i tutaj takie malutkie, to są te odważniki, jakby takie, ja się zawsze śmieję. Za chwilę pokażę Wam. O, to jest chyba... O, coś się im wylało. Kurczę, cherry vanilla, no to wiśniowo właśnie waniliowe. A czemu to się tak zrobiło? Tutaj jestem bardzo tego ciekawa, co tutaj się wydarzyło. Zaraz sprawdzimy. A więc update, nic tu się nie wydarzyło, po prostu nie wiem, co się stało. Może im nie zastygła na czas. Także te wszystkie świeczki, one powinny być po 50 funtów, a były przecenione na 25. Także myślę, że fajny deal na... Kolejną rzeczą, czym by było życie bez pampersów, także kupiliśmy również pampersy. No i oczywiście jakieś tam ciastka, mała przekąska dla Madi. Ja dzisiaj mam ochotę, już sobie naszykowałam łódeczkę, mam ochotę na mleczną inkę, także za chwileczkę sobie zrobię, bo już tyle się napijam herbaty dzisiaj, że już chyba muszę sobie zrobić przerwę na chwilę i zaraz później wrócę do niej pewnie znowu. Załączonym obrazku widać choinka już ubrana, także wstawiam Wam małe przebitki. Już się dzisiaj pokazuję w tym vlogu. Zobaczcie, co mi się stało z paznokciem. Muszę go sobie sklejać taśmą, bo mam jeszcze 9 dni do swojego terminu. I idę właśnie zabierać się za obiadek, także zapraszam.
Także ja zanim jeszcze się umaluję, to pokażę Wam szybko, co robię dzisiaj na obiadek. Słuchajcie, ja sobie za tą wczoraj choinką jeździłam chyba z godzinę czasu, bo kupowaliśmy ją z Argosa i na początku chcieliśmy taką, jak to się nazywa, ośnieżoną, ale te śnieżone takie w sumie doszliśmy do wniosku, że chcemy coś, żeby było złote dodatki i czerwone, no i już to ośnieżona by tak nie pasowała do tego, bo to są takie bardziej ciepłe kolory i no ta ośnieżona taka by trochę nie. Także jeszcze nam brakuje tylko czubka, także jeszcze pojedziemy dzisiaj po czubek. Zaraz jak tylko skończę pracę, zabieramy się do obiadku. Ja Wam pokażę mniej więcej, co dzisiaj robię i zabieram się za malowanie. Jedną z takich rzeczy to są właśnie ziemniaczki z przyprawami. Już sobie je tutaj przygotowałam i dam je po prostu tylko do piekarnika. A tutaj jest moja cudowna zupka, która może czasami nie wyglądać na cudowną. Ja lubię aż tak, żeby mi się rozwalało mięso. Także ja nigdy mięsa nie wyrzucam z zupy po to, żeby się dogotowały warzywa. Ja po prostu zostawiam to wszystko sami i nawet jak to po prostu mięso się tak poodkleja od tych kości, no to co, no to po prostu później sobie to wyjmuję. Także tak, większość marchewki niż pietruszki w tej zupie, ale najważniejsze, że jest dobra i każdemu smakuje. No i dobra, tak to wygląda. Nie wygląda to przepysznie, ale na pewno będzie smaczne. No i dobra, ja teraz to sobie wsadzę do piekarnika i będzie to sobie czekało aż do czasu, bliskiego czasu, a jak mój partner rzuci z pracy, trochę to było skomplikowane. Także tak, nie wygląda pysznie, będzie pysznie. Ja zmykam, bo jak słychać, już mam małą awanturkę. Trochę się ogarnęłam i powiem Wam, że sprawdzam, to chyba sobie dziurę zrobię, bo sprawdzam, jakby wyglądały moje brwi laminowane, ze względu na to, że ja już próbowałam sobie robić laminację brwi, ale ostatnio mi nie wyszło, więc pomyślałam sobie, że przytrzymam sobie produkt trochę dłużej, bo ostatnio nie przytrzymałam go wystarczająco długo i tak sobie pomyślałam, czy sobie nie zrobić jeszcze raz, tylko tak się trochę boję, czy będę nie będę wyglądała na bardziej wkurzoną, ale trudno tak to sprawdzić z cieniem. Tutaj chyba będę musiała dołożyć jeszcze tego cienia, jak widać, ale generalnie chyba jest ok. Sami powiedzcie. Oczywiście, kto nie wyciska pryszczy? Wiem, że się nie powinno wyciskać pryszczy, ale ja sobie zdecydowałam, że sobie będę wyciskać pryszczy dzisiaj. Także tak, jeszcze dodam sobie tego produktu i chyba dzisiaj będziemy szli właśnie po czubek do tej choinki, bo strasznie mnie drażni, że ona jest taka jakby ścięta gdzieś w połowie swojego zakończenia. Bo fajnie by tak jeszcze ten czubek ją wykończył i wydłużył w górę. Oczywiście u mnie pranie, YouTube w tle, dziecko mi na szczęście jeszcze drzemie, także odpoczynek dla mamy. Powiem Wam tak, mówiłam, że będę starała się coś złapać na Black Friday i powiem Wam, że nie było nic specjalnego. Starość nie radość, ja złapałam piżamkę, balsam i jakiś zestaw tam prezentowy i w sumie nic ciekawego takiego nie było. Myślę, że jeszcze będę patrzyła dzisiaj, bo jest dzisiaj jeszcze albo był Black Week, albo będzie jeszcze Cyber Poniedziałek. Także zobaczymy jeszcze, czy Cyber Poniedziałek jeszcze też działa. Jeśli działa, to jeszcze coś sprawdzę. Myślałam, że uda mi się wszystkich ludzi prezenty kupić, ale nie udało mi się. Na szczęście udało mi się spakować część i dokończymy już resztę w grudniu teraz. Powiem szczerze, że jak na koniec listopada przygotowanie i zapakowanie sobie prezentów, to jest szok. Zaraz Wam pokażę. Tu jest taka mała gromadka moich prezentów. Oczywiście tu jeszcze nie koniec. To będzie jako stocking fillers dla kogoś do prezentu. No i tu jest jeszcze moje dzidzi.
prezent, który dostanie prawdopodobnie na Mikołajki. Zapomniałam go zapakować i po prostu już się na niego rzuca, także myślę, że zamiast święto dostanie go po prostu na Mikołajki. Jechałam wczoraj do TK Maxa i w zasadzie dzięki Bogu, że pojechałam do TK Maxa, nie do Homburgensa, bo bardzo chciałam takie worki, żeby tutaj nie pakować zbytnio tych stocking fillersów, czyli wypełniaczy tych twojego całego stoku, którego to w zasadzie ci się skończył. I Anglicy robią tak, że oni takie mają boksy na święta, na święta Bożego Narodzenia, ale tak, na Wigilię kładają sobie takie prezenty właśnie i to są takie malutkie prezenty, a na drugi dzień zazwyczaj dają sobie już takie rano, albo no Mikołaj to przynosi, prawda? Jak to dzieci oglądają, no to nie można przecież kłamać, że Mikołaj to przynosi. No i otwiera się prezenty rano. No bo wiadomo, że Mikołaj przecież przychodzi w nocy, a nie w wieczór u nich. W tradycji tak jest. Także doszłam do wniosku, że jak już mamy... One są chyba... Po ile one były? Po 3 funty? 3,99. Kupiłam 3, bo moja mama jeszcze z nami będzie na święta. Także doszłam do wniosku, żeby połączyć dwie tradycje, bo my obchodzimy Wigilię, a oni nie. To po prostu i tak zrobimy Wigilię, damy sobie jakieś malutkie prezenty i na ten drugi dzień, żeby nie psuć mu tradycji mojemu chłopakowi, to damy sobie takie konkretne właśnie już prezenty i będzie fajnie.